Każdy użytkownik systemu echas.pl po rejestracji ma przydzieloną pulę kluczy NTP, jeden klucz dla każdego typu. Klucze są dostępne w zakładce Klucze NTP Lista Kluczy. W poszczególnych kolumnach znajdują się parametry takie jak ID klucza, typ klucza, klucz i data ważności. Za pomocą ikony w kolumnie Akcje można skopiować dany klucz do schowka. Data ważności klucza to rok od momentu wygenerowania kluczy po zarejestrowaniu użytkownika. Po tym czasie system wygeneruje nową, losową wartość klucza, którą należy zaktualizować w serwerze. ID klucza się nie zmienia. Po dodaniu klucza do serwera oraz restarcie demona NTP, serwer będzie mógł synchronizować się poprzez uwierzytelnienie do serwerów tempus 1 i tempus 2 udostępnianych przez główny urząd miar. Należy dodać ID klucza do serwerów tempus w pliku etcntp.KIS. Na naszym przykładzie widzimy że nasz klucz ID 128 znajduje się przy serwerze o IP, który odpowiada serwerowi Tempus 2. Parametry minpol i maxpol są opcjonalne i służą do ustawienia, jak często nasz serwer ma wysyłać zapytanie o czas do serwera Tempus. ID klucza musi być dodane w pliku ntp.conf w linijce Trusted Key. Następnie na liście NTPQ będziemy widzieć synchronizację do serwera Tempus na naszym przykładzie jest to serwer numer 2. Widzimy, że na pozycji numer 2 synchronizacja do serwera jest z uwierzytelnieniem.